Dzień dobry Państwu. Czy znacie Państwo i z pewnością znacie stary banał, który mówi, że największym kapitałem firmy są jego pracownicy? Istota tego powiedzenia polega na tym, że to jest bardzo dziwny kapitał. To jest kapitał, który pewnego dnia wstanie od biurka i wyjdzie z firmy. Razem z wszystkim, co posiada, czego się w firmie nauczył, swoimi kompetencjami, swoją wiedzą, i kapitał firmy zostanie w sposób bardzo istotny uszczuplony. Takie zdarzenia są coraz częstsze, proszę Państwa. Jaka, jakie są powody? Jaki jest może jeden z ważniejszych powodów, dla których ten kapitał, który miał dla nas pracować, o których staraliśmy się, Opuścił nas. Jednym z powodów bardzo istotnych jest zjawisko gwiazdorstwa w firmie. Jest zjawisko, które kiedyś nazywało się współzawodnictwem w firmie, kreowania pracowników, którzy oślepiają swoim blaskiem, swoimi kompetencjami, którym przypisuje się większość sukcesów w firmie i których się pokazuje jako wzór, niedościgniony wzór dla całej reszty pracowników. Dzisiaj, proszę Państwa, procesy pracy są skomplikowane. Wymagają pracy zespołowej, zrozumienia się zespołu, wzajemnych powiązań. Poszczególne elementy ich wyniku są wzajemnie od siebie uzależnione. Dlatego, proszę Państwa, gwiazdorstwo jest dla firmy wielkim problemem, nieszczęściem i tworzy bardzo złe konsekwencje dla jakości pracy. Eliminujcie zjawisko gwiazdorstwa. Nie dopuszczajcie do tego typu konfliktów, kiedy stawiacie komuś, reszcie zespołu, jakieś niedoścignione wzory, proszę Państwa. Pamiętajcie również o tym, że już dawno temu ustalono, że podział pracy daje efekt synergii. Synergii, która mówiąc o językiem obrazowym oznacza nic innego, że dwa dodać dwa jest często pięć, a czasami 5,5. Gwiazdy w firmie świecą przeważnie blaskiem skierowanym na siebie sam. Oznacza to, że pożytek z takiego gwiazdora jest zwykle na krótką metę, na dłuższą metę pożytek i wynik polega na pracy zespołowej i nie dlatego, proszę Państwa, że jest to kwestia etyki, moralności, mówiąc brutalnie, zespołowa praca w dobrze zorganizowanej grupie się po prostu opłaca, jest efektywniejsza, daje lepsze wyniki, cementuje grupę pracowniczą i tworzy coś, co nazywamy dobrą atmosferą pracy. Dziękuję Państwu.